Witajcie, myszki z tej strony Tremor, w kolejnym odcinku z Hardcore Mistry. Na podcastie Kaiser Redux z Polska do Z, Wielka Lechia. Kontynuujemy naszą serię. Jak sami widzicie, trochę czas się zmienił. Chodzi o to, że próbowałem pokonać Włochy poza nagrywkami. Tak jak w sumie powiedziałem w odcinku, który się nie pojawi, dlatego że cały odcinek nie miał sensu, bo walczyliśmy z Włochami. Po czym się okazało, że Włochy są nie do pokonania ze względu taki, że no, mają góry, mają takie bonusy do obrony, że po prostu nie da się ich pokonać. Próbowałem ich powoli okrążać, wiecie, dywizje, ale ich też jest za dużo, ponieważ mają wsparcie z tych. Więc niestety musiałem nieco oszukać. I pytanie jest, gdzie wy jesteście? A, jesteście tu. Nieco oszukać i po prostu w zamian za to, że trochę czasu mi zajęli, po prostu no, usunąłem ich armię. Wiem, że możecie się takie, że powinieneś próbować tam pokonać ich w ogóle tak sprawiedliwie i ta, no wiecie, wszystko. No ale jeżeli spędziłem na tym kilka godzin, takich prawdziwych, nie nagrywając, tylko próbując cokolwiek zrobić, no to wiecie, no nie chcę już siedzieć kolejny czas, żeby po prostu na czymś, co... Lowlands tutaj... To nie są moje dywizje, więc jest taki problem, że mogą może tutaj źle pójść, ale ja... Okej. Ci... Właśnie, to jest najgorsze. Ci znowu idą w ten nic. Właśnie atakują ich, ale oni już są poza frakcją i tak naprawdę nic nie pomagają nam. Więc... No wiecie. Więc nic to nie robi. Wiem, że może takie, że oczekujecie, że ja jakoś tutaj się zajmę, tylko że jest taki problem. Wszyscy mają już rozwinięte powietrze. Wszyscy mają rozwiniętą właśnie flotę. No i co ja mam zrobić? Nie mam w ogóle niczego. Teraz próbuję nieco sobie podbudować to. Zrobiłem sobie jak najlepsze, wiecie, samoloty, no ale nawet z tym, no, próbuję cokolwiek tutaj sobie braki rozwinąć. Tutaj produkuję naprawdę mało dywizji, jak na moją skalę. No i też manpower nieco wrócił, dlatego że grze uznaje, że bardzo fajnym pomysłem jest, że jak się już ma jakiś teren, to dostaje się klejmy, a jak się dostaje klejmy, to się dostaje nic. Więc pobrałem sobie tulpaka, to tutaj takie jest coś, i po prostu sobie skorowałem to. I zobaczcie sobie, ile tutaj jest ludzi, tutaj akurat będzie mniej, ale też dużo, i teraz to wszystko mi wleciało. I teraz dlatego mam tak dużo. A wcześniej to nic właśnie z tych fabryk nie leciało mi. A ja się tutaj rozbudowywałem. No i teraz po prostu muszę poczekać, bo jak sami widzicie, przez to, że Polacy nam wszystko niszczyli, to jest problem. Więc tak, obecnym planem jest po prostu rozbicie tego wszystkiego. Będę musiał jeszcze sobie tutaj porobić nieco, wiecie, obrony na tym, ale tak ogólnie, no to jak sami widzisz, wszystko pięknie idzie. Nie wiem, czy przez to, że oni po prostu wysyłali tak dużo armii, no to nam to pomoże, ale ogólnie oni to byli najbardziej wkurzający, bo oni tak, jak sami widzicie, mają tutaj pewne bonusy, ale jeżeli popatrzymy sobie po prostu na to wszystko i połączymy sobie to wszystko, co tutaj mają, co jeszcze ci mają i w ogóle, o właśnie, na przykład to mają coś takiego, no to obrony mają po prostu znakomitą. Teraz jak już przeszliśmy przez góry, to nie padają, ale oni zawsze skończyło się na tym, że tutaj w górach coś się tak rozmieszczali, no i było wkurzające ciągle. Więc jak pokonamy ich, to tak naprawdę pokonamy jedną z frakcji i nie będzie już problemu z nimi. A ci tutaj czekają, dlatego że skończyła się wojna w Hiszpanii wreszcie i oni mogą dołączyć tam. Więc ja po prostu na razie nic nie robię. I tak, jak mówiłem, powietrze jest największym problemem, nie... O, się właśnie zakończyło. I macie za swój gnoje, kurde. Ile ja tu wam tutaj czekałem wszystkiego, żeby to wreszcie dokończyć. Dobra, biorę wszystko z Włoch. Teraz będą moje Włochy. Moje. Wszystko moje. Dobra. Coś we Włochach zostało? A, San Marino. Nie wiem, po co oni to zrobili, jeżeli tak nie da się. Tak samo jak Liechtenstein, że on chyba później umiera, więc... Więc to nie jest jakiś większy problem. Czekaj, czy nadal mamy... To jest ta uniwersum? Nie, tutaj mamy Alaskę.
Myślałem, że to jest to uniwersum, gdzie Liechtenstein ma laskę. Więc tak, tutaj, jeżeli chodzi, nie mamy żadnych sojuszników. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o wojnę, no to oni mają wojnę z tymi. Tak naprawdę z tymi, ale i tak zawsze współpracowali, żeby mnie niszczyć, więc... czy tutaj jest coś? Mamy Helenik. Wy to nic nie zrobiliście, jesteście pod okupacją. Więc przejmujemy w takim razie to wszystko i byśmy też część dywizji wysłali tam, ponieważ część naszych wrogów tutaj jest. Więc popatrzmy sobie, kto dokładnie jest. Turcja jest tutaj jednym z naszych wrogów, więc może warto wysłać jedną z armii. Ta armia, tak naprawdę wyślę ją gdzie indziej, pod innego marszałka, najlepiej pod tego, bo ten właśnie go specjalnie boostowaliśmy, a tego zamienimy na jakiegoś z obroną i może zamienimy ciebie właśnie na tego. Więc tak, ty w takim razie wybierasz się tutaj, a wy dalej będziecie atakować. Po prostu sobie pogrindowałem nieco tego, bo on ma dosyć, że tak powiem, dużo możliwości, tylko że tylko tyle mogłem na nim zrobić, ale dzięki temu, że ma kilka fajnych perków, no to może się jeszcze jakoś odblokuje rzeźnioządem. Dobra, ale póki co tutaj spróbowali wylądować nam. To wszystko są dywizje naszych marionetek, więc... więc tak naprawdę się nie martwię. Abym sobie jeszcze powysyłał was tutaj, żebyście... Dobra, tutaj się rozkaz nam zepsuje, więc jeszcze nie. Więc tak naprawdę ich jeszcze nie pokonamy, ale jeżeli przejmiemy te tereny i oddamy tym tutaj, to będzie znakomicie. No na razie tyle, więc nie wszystko leci. Nasze dywizje oczywiście mogą zostać zatopione. Znowu zapomniałem wziąć floty. Ciągle zapominam floty wziąć. Oj, właśnie o tym mówiłem, dobra. Ale na szczęście mamy tą jedną armię, która jest blisko, a która tak naprawdę nie ma, na razie nie stoi w jakimś ważnym położeniu, więc możemy ją wysłać tutaj. I zajmijcie się nimi. Więc tak, tutaj na razie wszystko ok, widzę. I znowu tutaj mamy dużo rzeczy, się nam odpala. Więc tak, póki co Rosja nie jest jakimś takim wielkim dla nas zagrożeniem, ani razu mnie jeszcze nie zaatakowała. Ona ma własne wojny i w tych wojnach musi się nieco ogarnąć. Tutaj niech sami się samoloty tworzą. My sobie zaoszczędzimy nieco w takim razie, jeżeli możemy. Mamy jeszcze więcej fabryk, więc... może coś na samoloty? Więcej samolotów? Bo naprawdę, tutaj mamy po prostu biedę totalną. To jest totalna bieda. A tutaj widzę, że możemy sobie nieco porobić. Bo tutaj mamy sobie nieco samolotów. I jeżeli chodzi o myśliwce, fighters, no to mamy tak nieco co nieco niektórych samolotów, ale nadal zbyt mało, więc musimy sobie nieco podbudować to. Jak to wygląda? Jesteśmy już tutaj. Ale zanim to zrobimy, to najpierw tutaj sobie ogarniemy. Więc tak, to co robimy, no to... tak, robimy jedne wielkie Włochy. Tak, tutaj jedne to. I jednych tych. Oczywiście to na razie nic nam nie da, bo wiecie. I tak tutaj trzeba będzie nieco sobie robić, ale jeżeli już tutaj jesteśmy, to tylko część. Bo to jest tu. Widzę, że trochę nam słabo wyszło, bo możemy tylko tutaj postawić nasze dywizje, ale na szczęście tutaj niczego nie ma. To nie jest ta armia. Zbyt dużo mam czerwonych armii, ale to jest... nie wiem, jak to się stało, że jest tak zbugowane kolorystycznie. I ona będzie próbowała tutaj pokonać oczywiście Turków. O, jest jedna dywizja. Więc niech ona tutaj wchodzi.
Kanadyjczyk został złapany. Jakiś. Zazwyczaj takie nie są aż takie straszne, te desanty. Chociaż jeżeli zbyt dużo ich zrobią, to wtedy możemy mieć problem. Okej, więc tak, ta dywizja niech latuje tutaj. Musimy po prostu ich tutaj wszędzie odciąć. Po czym oczywiście idziemy tutaj do Bułgarii i im pomagamy. O, tutaj czy to nie jest Nowa Irlandia? Okej. Oczywiście nie będę wszystkiego tutaj przyjmował, ale po prostu zrobię taki rozkaz i jeżeli ich pokonam, to też będzie nawet dobre. Oni są chyba w Antancie. Tak, Antancie są. Więc... to oczywiście oddamy Albańczykom, a Kosowo... No damy Serbii, co? Nie będziemy oddawać Kosowa innym. Tutaj część, widzę, że naszej frakcji też się bije. Ale dołączamy do wojny. I jak to wygląda powietrze? Samolotów jest w miarę, ale zgaduję, że i tak nadal mamy zbyt mało, więc nie będę zbytnio tutaj próbował. Widzę, że Marsylię próbują nasze dywizje zdobyć, ale my szybko tutaj zdobywamy. Właśnie Półwysep Apeniński i później będziemy mogli coś porobić z tym. Więc jeżeli chodzi o to, to tutaj jeszcze Reichspakt jest ciągle żywy. Będziemy musieli chyba przejść przez niego, ale mi się wydaje, że lepiej niż przechodzenie przez niego, to jest po prostu zaatakowanie tutaj wszystkich tych. Ponieważ to może nam, że tak powiem, pomóc, ale coś tutaj się desantują. Ciągle się desantują w jednym miejscu, więc mnie wkurza. Ciągle jedno miejsce musimy ogarniać. Róbmy tutaj rakiety. Róbmy pozostałe rzeczy. Tutaj niszczą nam oczywiście, ale nam trudno to ogarnąć. Jak sami widzicie, ja ciągle jeszcze robię decyzje tutaj, bo tak mi zbijają właśnie. A tutaj widzę, że już sobie radzą, więc możemy w takim razie już nieco poszerzyć nasz rozkaz tej pilnowania. Niech pilnuje nam całego wybrzeża. I w takim razie jeszcze weźmiemy ich. Request Forces. Tak, biorę siły moich sojuszników, dlatego że wydaje mi się, że będzie o wiele lepiej dla nas. A tutaj część, tak, z 10 dywizji. W takim razie wrócimy. Tak naprawdę to jest teraz World Domination. Więc tak naprawdę tak. Będziemy próbować jakoś to właśnie załatwiać i widzę, że nasze dywizje już sobie dobrze radzą. Zmniejszymy wam tutaj rozkaz, a wy się zajmijcie jak najbardziej. Tutaj oczywiście, że tak powiem, może być problem z tym, ale widzę, że nasza armia tutaj ma problem z tym, że oni ciągle tutaj wchodzą i nie możemy ich szybko pokonać. Więc może szybko tak zrobimy. Nasze dywizje w ogóle mają problem, bo się zdesantowali od tyłu. Okej. Wy gdzie jesteście? Wy jesteście tutaj. Okej. Nie dziwię, że coś mogło się nam popsuć, jeżeli od tyłu nas zdesantowali się. Więc tak, wasza armia niech stanie jak najbardziej tutaj. I spróbujemy jakoś tutaj, że tak powiem, się obronić. Póki co. Ale myślę, że będę musiał zreloadować sobie. Nie zauważyłem tego. Okej, powróciłem dlatego, że skraszował grę i jak sami widzieliście, trochę była słaba sytuacja. I tak, udało im się zdesantować. Teraz próbuję to uratować, bo wiadomo, że taki desant to trochę już zajmuje, żeby przygotowanie. Mamy tutaj wolną armię, ale póki co jest ona, że tak powiem, niepotrzebna. Tutaj wysłałem swoje jednostki, żeby się zajęły tymi. To jeszcze nie są moje jednostki.
Póki co musimy przenieść tylko te dwa porty koło Rzymu. I powinno to być ok. Nie widzę, żeby było aż takie duże problemu. Ok, Lowlands, to już wiem, gdzie to jest. To jest tutaj gdzieś. A nie, tutaj. To jest dwa miejsca. Na szczęście ja tutaj ciągle je obserwuję i co najwyżej zawsze mogę wysłać jakąś dywizję. Tutaj nasi się widzą, że powoli zajmują. Tutaj też Ententa już wysłała mnóstwo swoich dywizji, ale zazwyczaj ich dywizje są kompletnie słabe i można je łatwo odciąć, jak tutaj widzicie sami. Więc zajmijcie się nimi. A ja w międzyczasie zobaczę, jak tutaj w Włoszech to wygląda. Tutaj na razie się bronimy, trochę to może być słaba pozycja, ale zawsze mówi się trudno. I my powinniśmy zacząć tutaj już atakować to, żeby ich wypchnąć ich. I jak już wypchnęliśmy, no to nie się tutaj zajmą tym. A my po prostu zmniejszymy sobie rozkaz na tym marszałku, żeby nas aż tak nie było prosto tutaj nas atakować. Tutaj widzimy, że się przebiło coś, ale na szczęście Belgowie sami sobie radzą. Tutaj nic nie daje do tego, więc po co mi tutaj dajesz informacje? Tutaj się zdesantowali od tyłu całą Albanię. No nie miałem tutaj żadnych dywizji, więc te dwie dywizje niech tutaj pójdą. Na szczęście tutaj mamy tylko takie, tak powiem, lekkie, jeżeli chodzi o przejście, więc tak łatwo nas tutaj nie załatwią, ale trzeba mieć też trochę na głowie. Niestety nasze samoloty zostały przeniesione na lotnisko w innym mieście, więc teraz się sobie je rozdzielmy. Tutaj. No i już mamy zielone powietrze, wow. To jest coś dziwnego. Ale widzę, że tutaj już musimy zmienić nasze lotnisko. Więc widzę, że problem z tymi lotniskami. Okej, na razie ich nie atakujcie, tylko się rozstawcie. I po tym, jak już się rozstawicie i wezmę was, to wy zaatakujecie po prostu i tyle. Nie jest tak, że oni tutaj wyślą mega dużo dywizji. Tutaj spróbujmy przejść, jeżeli możemy. Prążyliśmy. I Konstantynopol. No, w skrócie tak to wygląda. Więc tak, wasze dywizje niech tutaj stoją. Musimy pilnować tego brzegu. A tutaj reszta dywizji niech atakuje Konstantynopol. Jak przejdziemy, to powinniśmy mieć tak naprawdę górki. Tutaj przejmijcie tą prowincję szybko, łatwo i przyjemnie. No i odbijamy Albanię. Jeszcze spojrzmy się, co tutaj się dzieje. Tutaj mają elitarne dywizje, więc trochę trudno będzie. I spróbujmy jakoś tutaj popchnąć naszą ofensywę. Tutaj jakoś popchnąłem ją. Wypychamy te dywizje powoli, ale myślę, że będzie problem później. Później z przyjęciem. A tutaj widzę, że nasze dywizje mają problem, ale się łatwo. No niestety taki przesmyk stworzyliśmy sobie. A tutaj widzę, że my będziemy musieli robić wężyki, bo nie mamy wystarczająco dywizji. Ok, gdzie się zdesantowali, to jest ważne. Western France, Grapple Valley, Lowlands. No nie powiem, trochę słabo jest, ale chyba wypchnęliśmy ich z portu i teraz wszystkich zabijemy. I to są większość Sardyńczycy, więc pepega. O, kolejny port się zdesantowali. No niestety musi mieć jakieś armię. Co wy robicie? Nic nie robicie. No to wiecie, co robicie. No niestety, będzie to tak jak zazwyczaj wyglądać. Oni kompletnie, ale kompletnie ciągle się zabijają.
na tym. Tutaj jeszcze jakoś jest, ale niestety Włosi, jeżeli chodzi o to, no to no problemy mamy. Tutaj widzę, że ciągły atak nie pomaga. A tutaj jest problem z tym. Dobra, te dywizje. Wracajcie na ten brzeg. Nie mamy na razie manpowera, żeby cokolwiek tutaj porobić. Więc musimy na razie powrócić i na razie się bronić. A tutaj oni próbują się coś wykonać, ale... Jak to wygląda z... Słabo wygląda, dobra, budujcie tutaj punkt. Może się uda, bo co chwila widzę zielone, a później koniec widzę tego. Czyli inny port, który był na dole. Ok, w takim razie jak już tutaj sobie zrobiliśmy wszystko, to schodzimy ponownie i próbujemy tutaj zrobić coś znowu. Kto tam leci? Tak, straciliśmy. To jest bardzo częste. O, mają wyspę. Okay. To jest wasza ostatnia wyspa. Okej, okay, więc jak już to mamy, no to niech stanie tutaj. A my... Musimy tego robić. A my będziemy tutaj dalej boostować nasz war support. Tutaj nasi sojusznicy widzą, że stanęli Estonia, która dosłownie nic się nią nie dzieje, żaden desant nawet nie poszedł na nią. A my przejmiemy już do końca to i powinniśmy mieć ich z głowy. Oczywiście będziemy mieć kolejne desant. Gdzie teraz? Tutaj. I to wszystko są... Jest właśnie Ententa. Ona się wreszcie zdesantowała tutaj. Jakby ich pokonała, to byłoby pięknie, bo ja nie mogę ich pokonać. Dobra, zajmijcie się nimi, bo oni są wkurzający. Oni zawsze jak tutaj wchodzą, to no, wstrzymują te dwie prowincje i tam są pomiędzy rzekami i nic się nie da z nimi robić. Okay. Wiedzę, że dwie dywizje straciliśmy. A tutaj się okopali, przez co nie widzę, żebyśmy mogli aż tak łatwo ich pokonać. Ale... Jeżeli będziemy ciągle ich zatrzymywać tutaj, nasze dywizje tutaj, to i tak nic się nie stanie, więc musimy nieco się cofnąć. Jak się cofniemy, to powinni zaatakować. Tutaj, jak sami widzicie, tylko się bronimy. Bo innego sposobu nie widzę. A tutaj my ciągle próbujemy coś puchnąć, ale widzę, że się nie da. Dostał coś. To też nawet dobra. Dobry perk. Okej. Okay. Więc próbujemy tutaj wybudować punkt zapatrzenia. Czy nam się uda, to zobaczymy. Tutaj widzę, że produkcja dywizji już idzie w dobrym kierunku. Co oznacza, że powinniśmy coś sobie ogarnąć z ekwipunkiem. Mamy nadal braki w artylerii. Wielkie. Więc już zmieniamy sobie. Jak to karabinę wygląda. Jest w sumie nawet dobrze. Jakiś... Ulepszenie samolotu i widzę, że fabryk no trochę zabrakuje. Okej. Tak, rozstawmy. Jak wygląda w powietrze? No, zostaliśmy rozgromieni, właśnie o tym mówiłem. O, i przyjęli nasze. Ej, to nawet dobrze. Coś tutaj idzie? Dobra, przytrzymajcie ich. Wow, sami się okrążyli. Wiem jak... Nie wiem dlaczego to zrobili, ale... Okej. Okay. O, i tak, zaatakowali Nową Irlandię i tyle będzie z tego. A tutaj na...
nasze normalne dywizje potrafią po prostu ich pokonywać. Zawsze się zastanawiam. Czekajcie, nie. Muszę inaczej, bo tak to wezmę sobie całą armię. A jak tak wezmę, to nam się uda. Trochę ich wypchnęliśmy. Więc powinno być lepiej. Okej. Okay. W takim razie tam. Wszystkie te dywizje za chwilę wam damy rozkaz. Tylko idź o tam. Dobra, przejmijcie tutaj jak najwięcej prowincji. Możecie nie mieć rozkazu do tego i po prostu stać. To byłoby znakomite. I kolejne dywizje okrążone. Jak sami widzicie, chciałem wam po prostu nie dawać rozkazu. No i teraz przyjmujemy z powrotem Albanię, co mnie cieszy, bo nie mamy od tyłu dywizji. Będziemy mogli nieco wesprzeć nasz front w Turcji. Patrzę, jak to jest godzinowo, znaczy się godzinowo, czasowo. Tutaj też widzę, że dobrze idzie. Tutaj co chwilę jakaś dywizja przychodzi i broni, więc... A no, wracajcie do Albanii, Albańczycy. King's Oak, to jest tak, nadal jest King's Oak, dobra. Więc tak, tutaj powinni już bronić. Jeżeli nie, no to zawsze możemy zrobić tak. I tak. A reszta niech tam leci na jakiś tam rozkaz, bo widzę, że poszła. Więc wysyłam. Tutaj coś leci. Okej. Okay. Jedźcie tutaj. W takim razie. No trochę ich tutaj jest, no ale... powiem szczerze, no nie jest aż taki problem. Okej, okay, kolejny raz przyjęli i... Jako, że mamy tutaj te oddziały szybkiego reagowania... No to się udzielcie tutaj. Jak to wygląda w Europie? No tutaj są, tutaj nie ma żadnego portu, oni po prostu będą tutaj umierać. No. Ja naprawdę nie wiem, skąd oni mają tyle dywizji. Ja jeszcze rozumiem, bo mam dosyć dużo manpowera, ale ich to ja już nie rozumiem. Okay, mamy strasznie dużo, o! Zauważyłem, że tutaj jest... Okay, róbmy to... O, i może zacznijmy robić descent. Motorship Carriers. A descent? Tutaj. O, wreszcie descent. To zawsze zapominam. A później jest bardzo potrzebny. Okej. Okej. Już mniej bierzemy od nich, ale nie jest już takie ważne. Tutaj się zajmijcie. Nasze dywizje idą do przodu, to jest ok. Musicie po prostu wypchnąć ich z tych gór. Jak będą wypchnięci, to nie będzie problemu. Bo tutaj kolejna prowincja to już są wzgórza, więc... Więc nie ma problemu większego. Okej. Widzę, że ten odcinek już nieco jest długi, a nasza armia tutaj nic nie robi, więc... więc na razie niech zostanie. Potrzebujemy więcej dywizji. Gdzie się to sądują? Western France. Chyba tu. No, się nie zdesantowali. Więc tak. No, największy problem to jest Półwysep Apeniński, jak sobie widzicie.
tutaj oni powoli wypychają ich. A my... My tutaj ich odcięliśmy i... Mamy tutaj dużo możliwości. Okay. Najbardziej mi się podoba to, że to już jest ten moment gry, gdzie są zmotoryzowane dywizje amenioły. Wystarczająco dużo fabryk na to. Okej. Okay. Lepszy samolot. No ale Turcja to nadal jest słaba, więc się nic nie zmieniło. Możemy przekazać wam tereny czy coś takiego, bo nie chcę mieć tutaj tyle ich. Dobra. Ale już kończę, bo już jest trochę przydługi. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Trawol w Hardzowaniu 4. Na modyfikacji Kaiser Redux pamiętajcie o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Zachęcam do tego, że prowadzę aktywnie kartę społeczności. Oraz też od czasu do czasu jakiegoś shorta. Short wylatuje, a jak subskrybujecie, to oczywiście widzicie go jak najszybciej na swojej karcie subskrypcji. Więc był z wami Trawol. No to cześć!